Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mówi Jarosław z Krakowa. Rozważania nad listem do Rzymian śladami Pawła. 3 stycznia. Co oznacza być apostołem? Paweł powołany na apostoła. List do Rzymian, 1 rozdział, 1 wiersz. Czy zastanawialiśmy się nad znaczeniem słowa apostoł? Czy jest ono tylko jednym z wielu słów, które nie mają większego znaczenia? Słownik określa to biblijne słowo jako posłany. Ale apostoł nie jest jakimś chrześcijaninem dziś posłanym, ani też nie jest odpowiednikiem ucznia. Przeciwnie, w Biblii apostoł jest uczniem z wielkim autorytetem. Według Dziejów Apostolskich, 1 rozdział od 15 do 26, apostołem był ten, który osobiście znał Chrystusa i był świadkiem Jego zmartwychwstania. W dodatku musiało to być z woli Bożej i z Chrystusa. Paweł wielokrotnie podkreśla, że Bóg powołał go na apostoła. Czy widzimy tu pewien problem, być może nawet sprzeczność? Przede wszystkim Paweł stwierdza, że jest niewolnikiem, potem oświadcza, że jest apostołem. Pierwszy zwrot określa wielką pokorę i odczucie własnej znikomości. Drugi tytuł ma wielki autorytet. Tak wielki, że Paweł uważa, iż stoi na równi z tymi uczniami, których wybrał Jezus, gdy był na ziemi. Paweł uważa się za apostoła, który w pewnym sensie jest Bożym niewolnikiem, bowiem w Starym Testamencie Jozue i inni prorocy określali się również jako Boży niewolnicy. Księga Jozuego, 24 rozdział, 29 wiersz i Księga Amosa, 3 rozdział, 7 wiersz. Tym samym, gdy Paweł uznał siebie za niewolnika i apostoła, włączył swoją osobę do sukcesji proroków. Dlatego mógł stwierdzić, Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. List do Galatian, 1 rozdział od 11 do 12. Paweł nie miał żadnych wątpliwości, że posłał go sam Bóg. A czy my gotowi jesteśmy na to posłanie? Czy jesteśmy przygotowani, aby autorytatywnie Słowo Boże przemówiło do naszego serca i rozumu? Przede wszystkim, czy jesteśmy gotowi przyjąć zawarte w liście do Rzymian rady i pouczenia na temat każdego aspektu naszych religijnych przeżyć i codziennego życia? Módlmy się, abyśmy zaangażowani byli w Słowo Boże, abyśmy wraz z apostołem przeszli przez wszystkie korytarze jego listu. Dziękuję.